Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri, a jednocześnie moim pierwszym odcinku w 2024 roku. Moi drodzy, zachodzą zmiany, jak widzicie, co po mojej znikomej ostatniej aktywności. Zachodzą zmiany, tak jak obiecałem, będziemy mieć 3 odcinki tygodniowo. Na ten moment zapowiada się, że będzie to wtorek, czwartek i sobota. W każdy z tych dni będzie inna gierka. Nie wiem jeszcze, czy będzie zamysł taki, że we wtorki będzie Alcatria, w czwartki będzie Margonem, czy tam, czy South Park, a w soboty Margonem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale to myślę, że to będzie już tak bardziej zależało po prostu ode mnie. Od tego, jak ja będę chciał to rozegrać, w co w danym dniu będę chciał pograć. Moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj Alcatria. I dzisiaj zaczniemy sobie od Asgardu i pewnej księgi przywołań, którą mamy w ekwipunku. Dzisiaj sobie oczyścimy ekwipunek trochę z tych wszystkich z tej księgi przywołań i z tych kart bestiariusza, więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że Gedę, co nie? Gedę będzie chyba najlepszy tutaj, tak patrząc na to. O matko, trochę za prosty. Ale mam wrażenie, że jakbym wziął sobie mocniejszego, to bym nie dał rady, ale no dobra. Zapomniałem, że to tak prosto idzie. Na bestiariuszu niestety będzie tak samo, czyli będzie bardzo prosto, bo tam chyba do kart bestiariusza to chyba trzeba było odblokować konkretne moby. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz jeszcze trwa w ogóle wydłużony dodatkowo mini-event zwiększonego lotu. Tutaj gościu, organizator, wspominał o tym, a wydłużony został chyba do 5 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, ze względu na jakieś tam obsuwy. A więc, więc fajnie, bo warto teraz walczyć z mocniejszymi mobkami, bo może to zaplusować. Moi drodzy, problemy z internetem, jakie miałem przed nowym rokiem, zaniknęły tylko w jakimś stopniu, mianowicie, kurde, tutaj gdzie jestem, to 5G to jest takiej wątpliwej jakości, że to jest masakra. Ale jeszcze została mi ostatnia rzecz do zrobienia, czyli zostało mi zrobienie przemeblowania i myślę, że dzisiaj albo jutro będę chciał się za to wziąć. Też jutro zamierzam oddać krew rano, to nie wiem, czy ja będę miał tyle energii potem, żeby po południu robić przemeblowanko samodzielnie. Ale chciałbym zrobić przemeblowanko teraz na dniach. I wtedy biorę się za montowanie sobie światłowodu, moi drodzy, światłowodu. Bo to chyba będzie jedyna słuszna opcja tak naprawdę. I z kabla będę leciał. Więc same plusy, myślę, że tutaj jakościowo będzie bardzo dobrze dzięki temu. A światłowód powinien mi umożliwić, co? Streamowanie dla was. Bo powinno być wtedy płynniej o wiele, więc myślę, że to będzie dobry wybór. Pozbywam się intro do filmików, pozbywam się czego się da, chcę sobie uprościć jak najbardziej tutaj tę robotę nad kanałem. No i jeszcze nie miałem na to mentalnego czasu, mentalnie się nie przebiłem przez to, ale wrócę w końcu do grania też poza odcinkami i to będzie chyba dla mnie najkorzystniejsze pod tym kątem. Co my tu mamy? Liliowa Nixie? Dobra, walnijmy sobie najpierw Nixie. Ona była epicka? Nie no, ale damy radę, co nie? O, tu jest. Gładko z nią. Kurde, fajnie tak. Mi się fajnie. Z jednej strony trochę szkoda, że aż tak prosto. Ale no, przynajmniej tam wiem, że daje radę, tak? A najlepszego ekwipunku na obecnym poziomie nie mam, więc przynajmniej tyle, duży plus. Zresztą tutaj to jest też różnica levelu, co nie? Więc wardzisty królowej raczej nie damy rady, bo to jest chyba epic, jeśli się nie mylę. Na rzadkim byśmy może jeszcze jakoś to wyciągnęli. Chwilowe przebranie poszukiwacza przygód nie dziękuję. Tak, 84, więc troszkę za wysoko mam wrażenie, jak na... Jak na co? Jak na epickiego. Spróbujemy Faraona. Tylko którego? Z najazdu. Mam nadzieję, że dam tym razem radę.
Bo już jest trochę lepszy ekwipunek niż był. Okej, okay, dobra. No dobra, coś mu tam zbijam. No. No dobra, to będzie wykonalne jak najbardziej. W końcu już się aż stęskniłem za tym, żeby to było wykonalne. Mhm. Przynajmniej póki mam leczenie, ale potem oczywiście wejdzie. Wejdą miksturki i będzie też z głowy. Aha. Kurde, dobra, to na faraonku myślę, że sobie dzisiaj tutaj podziabiemy trochę. Mhm. Oczywiście jak zwykle skupiam się bardzo na tym, żeby tutaj jednak przeżyć, bo siara by była. W tym momencie byłaby siara, jakbym tutaj nie przeżył walki z faraonem. Bo mimo wszystko po coś mam ten dobry ekwipunek. Znaczy dobry, no. Wystarczający, tak? Ale dobra, no działamy, działamy. Właśnie, ja mam przecież jeszcze tego leka tutaj. No i baja. I dobra, a nie, przecież tutaj chyba nie dostaniemy nic cennego. Tylko te światełka w tunelu. No to dobre będą do handlu, ale tak... Kurde, przecież my tu nie dostaniemy ekwipunku za bardzo. Zresztą dostaliśmy przebranie, co nie? I tak... Może to by zrobiło jakąś robotę. No to zrobi robotę, żeby to sprzedać. Taką robotę to zrobi. Ale moi drodzy, nie wiem, czy jest sens się zatrzymywać. Mamy jeszcze 8 kartek z bestiariusza. 8 kartek z bestiariusza to oznacza, że trzeba dalej działać. Trzeba dalej działać i myślę, że tymi walkami z bestiariusza my tu wszystko domkniemy. Opętanego nie wiem, jak nam pójdzie. Nie pamiętam, jaka była różnica, który był cięższy, więc spróbujemy sobie opętanego teraz jeszcze walnąć. Jaki złowieszczy, jakie głośne wejście miał. Zaraz się przekonamy, którego było trudniej bić. Aha. Okej, okay, opętanego było ciężej bić z tego, co widzę, bo tutaj ewidentnie coś jest nie tak z jego poziomem leczenia się. Dobra. Damy radę. Ale to nie zmienia faktu, że chyba jest ciężej. Nie jest ciężej. Kurde, ja już się gubię, bo... Widzicie, człowiek taki nieogarnięty z rana, bo u mnie jest dopiero rano. I od razu mylę sobie jego życie ze swoim i tak dalej. Widać, że trochę... zbyt długo nie było mnie w świecie gry. Ale wróciłem i mam nadzieję tutaj w miarę regularnie sobie popykać. Trochę z wami, trochę bez was. Troszkę z wami na Discordzie też. Bo tam was bardzo serdecznie zapraszam w razie czego. Link macie w opisie. I możemy sobie razem pograć. Tak jak obiecałem, wrócę, będę aktywniejszy, więc będziemy mogli się tam zgadać całkiem fajnie, na jakieś gierki, na jakieś pogadanki i tak dalej, i tak dalej. Więc zachęcam was bardzo gorąco do tego. Gdyż ja bardzo chętnie sobie z wami tam się integruję. Więc jak najbardziej. Dobra, co by tu dalej sobie dziabnąć? Myślę, że nie będziemy schodzić z poziomu. Myślę, że sobie będziemy jechać Nixi i Faraoni. Czy to z najazdu, czy opętani. Ale myślę, że tak będziemy to robić. I zobaczymy, co nam z tego będzie. Jak dostaliśmy przebranie randomowo, to myślę, że też... Kurde, no Faraon jest lepszy pod tym kątem, że mi się kurde nie kręci. Co ja chciałem powiedzieć? Zapis stanu gry. Złowieszczo. Ale wychodzi nam na to samo i tak w sumie na dobrą sprawę, bo skoro nic więcej z tego nie dostajemy, no to... W sumie... Jaki mam wybór między tym, co mam bić? Myślę, że równie dobrze mogę bić sobie najsłabszego moba. Skoro i tak nie dostanę z tego nic, więc... No dobra, coś dostałem. Mikstura głębi oceanu. No dobra, no, odkupili się. Myślę, że się odkupili w moich oczach. Nie wiem w sumie też, czy... Na końcu spróbujemy sobie gwardzistę.
Ale myślę, że będzie ciężko mega, bo jak Nixie mnie jeszcze uszkadza, to myślę, że i z gwardzistą będzie ciężko. Tym bardziej, że no jest mocniejszy ode mnie. Więc tutaj nawet jakieś tam leczenie się podczas ich atakowania może być ciężkie. No, weź mi się tak nie kręć. Jak ja tego nie cierpię w tych mobkach, jakby dało się je tak przyblokować, żeby one w końcu przestały, kurde, się kręcić. A tutaj nie mam za bardzo gdzie jej przyblokować, więc tak ciężko jest. Ale co poradzisz, no. Światełko w tunelu, no dobra. Wiecie co, patrzę już na tym pod kątem takim prostszym, że w sumie z Faraonem mi dłużej schodzi. My tu już mamy troszkę tego odcinka. A skoro i tak wypada mi praktycznie to samo, ewentualnie jakiś itemek powiązany z danym bossem, jak ta miksturka, to już chyba najbardziej i tak mi się opłaca otrzymać itemek na bliższy mi level. I nie spędzać jakoś szczególnie dużo czasu tutaj nad biciem tego bossa. Więc myślę, że to będzie jedyne słuszne wyjście, czyli bić teraz Nixie do końca. Kurde, coś mało mi tego, mało mi tych mobków tutaj. Nie wiem, w jaki sposób mogę ich więcej jakby odblokować i tak dalej. Pewnie łącznie z levelem i tak dalej, z jakimś level upem. Ale mimo wszystko, dobra, mamy jeszcze 4 kartki. Więc myślę, że jak najbardziej tutaj skupimy się chyba, wiecie co, na tej Nixie. I raz spróbujemy tego gwardzistę, to może być walka, która mi bardzo wydłuży odcinek, bo może się okazać, że to będzie na tyle ciężki. Mam nadzieję, że nie ma leczenia i że nie będzie za dużo krytów strzelał. Kurde no. Dobra. Ładna seryjka poszła. No i tak powoli leci ten czas. W ogóle chwalcie się, jak spędziliście Sylwestra. Ja niestety trzeźwo. ale z kumpelą, z którą od dłuższego czasu spędzam Sylwestry. Przyjaciel nam się wyłamał, ale i tak było fajnie. No i o 3 wracałem do domu. Więc całkowicie w ogóle na trzeźwo było. Troszkę na rynek skoczyłem popatrzeć na te wszystkie pokazy laserów i tak dalej. No i to, co mnie najbardziej urzekło oczywiście, to Abba. 2 razy z rzędu puszczona Abba. To było złoto po prostu. No mi się to podobało. Ja bardzo Abbę lubię i przez to włączyła mi się faza na Abbę. Więc no. To już nagrywam oczywiście drugiego. Dosłownie stwierdziłem, nagram wam odcinek i lecę do urzędu, bo muszę parę spraw załatwić po swoim powrocie i tak dzisiaj w miarę na szybko wam to nagrywam. Dostaniecie to praktycznie od razu. A właśnie, ja myślę, że my możemy spróbować zmienić godziny odcinków, bo zastanawiam się jeszcze na którą. Czy wam tego nie zacząć wrzucać na przykład na 12? Myślę, że to mogłoby być spoko wyjście, wrzucać wam to na 12, ze względu na to, że niektórzy oglądają wcześniej i może po prostu wcześniej by wam bardziej pasowało, czy coś w tym stylu. Bo no, niby mam w statystykach, że najczęściej oglądacie koło 17-18 jako moi widzowie, ale to chyba to może wynikać z tego, że na przykład po takim czasie trafiacie na mój odcinek albo macie czas na mój odcinek. I może dlatego nie macie zbyt dużego zagęszczenia we wcześniejszych godzinach. Dzisiejszy odcinek jeszcze dostaniecie na 15. I tu też chętnie wam wysłucham waszych opinii co do tego, o której najczęściej macie czas na YouTube'a. Żeby tak jakoś logicznie to wrzucać, żebyście rzeczywiście mieli te odcineczki w miarę tak jak najbardziej świeżo. A więc czy wcześniej, czy później, co nie? Jeśli wcześniej, myślę, że może być 12, jeśli później, myślę, że może być 17, czy nawet 18. Bardziej chyba 17. Więc no. Tu bardzo chętnie poznam waszą opinię, ze względu na to, że, tak jak mówię, no chcę dobrze się wstrzelić.
Dobra, to co, próbujemy raz. Najwyżej zdechnę, co nie? Co złego może się stać, jak zdechnę? O, fucken! On był mocniejszy niż zakładałem. Ale zakończyło się tak, jak zakładałem. No przyznam, zaskakujące zakończenie. Ale dobra, no nie będę narzekał. Moi drodzy, to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz zapraszam was na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Oraz macie tam też link w opisie do założenia konta w Alcatri, do czego was też bardzo gorąco zachęcam. Moi drodzy, tyle na dziś. Cześć!